to długa historia. Możliwość wyboru w misjach po części definiuje dla mnie Gothica 2, a przynajmniej pierwszy rozdział. Uwielbiam, kiedy gra liczy się z wyborem gracza i premiuje go za najlepsze rozwiązanie. Traktowanie poważnie gracza wymaga także dojrzałości twórczej. Dojrzałości, która nie była tak dobrze wykształcona w Gothicu 1, a zanikła w Gothicu 3. No ale dobra, bo na razie pierdolę o niczym. Chciałem się skupić na czymś, co uwielbiam w Gothicu 2, czyli na prostych wyborach, w najprostszych zleceniach i misjach, które dają ogromu magii do świata przedstawionego. Miły bandyta. Nie jest to misja, nic za to w sumie nie dostajemy, nawet expa, a duża część graczy i tak wybiera tą opcję. Wychodząc z wieży Xardasa napotykamy Kavalorna. Stary znajomy spod magicznej bariery. Chce zaatakować z naszą pomocą bandytów. Jeśli zaś najpierw podejdziemy do bandytów, to zaczepi nas jeden z nich, który pilnuje ich jaskini. Jeśli dobrze rozegramy opcje dialogowe i przyznamy się do tego, że jesteśmy skazańcami, to narracja bandyty się zmieni. Bandyta stanie się miły, a my możemy go następnie ostrzec przed atakiem Kavalorna. W ten sposób uratujemy miłego bandytę przed śmiercią. Bandyta ten również przez community Gothica i tą sytuację stał się postacią z memów. Niemal sam początek gry, nic nieznaczący bandyta, choć i tak gra daje nam możliwość wyboru. Prostego, ale nadal. Wejście do miasta. Samo wejście do miasta też kompletnie nie jest liniowe. Mamy zbyt wiele sposobów, aby to zrobić. Kantar w poczet przyszłej prośby może oddać nam glejt za darmo. Za pomocą tego glejtu bez problemu dostaniemy się do miasta. Lobart, właściciel ziemski, pozwala nam wykupić strój farmera od niego. Dzięki pracy dla niego będziemy samo ubranie mogli kupić o wiele niższą cenę. Zmniejszy nam cenę, jeśli opowiemy się w buncie za farmerami, co jest zresztą już starą ciekawostką, ale stwierdziłem, że ją tu przytoczę, bo nawet ten niewielki wybór ma konsekwencje zaoszczędzenia paru sztuk złota na wczesnym etapie gry. Po zakupie od niego stroju będziemy mogli również wejść do miasta jako jego pracownik, ewentualnie możemy oddać strój Gregowi, jeśli gramy w Noc Kruka. Jeśli wcześniej odnajdziemy Lestera w Nocy Kruka w leśnym zagajniku, ten opowie nam, że jeśli zbierzemy dość jednej rośliny, dość roślin, to będziemy mogli przekonać strażników, że pracujemy dla alchemika Konstantina jako jego pomocnik i zbieracz ziół. Dając strażnikowi łapówkę w postaci 100 sztuk złota, ten również pozwoli nam wejść do miasta. I to niezależnie od bramy, bo strażnik z drugiej również chętnie przytuli 100 sztuk złota. Kolejny sposób to wejście od strony morza. Za to kreatywne rozwiązanie gra premiuje nas, dając 500 punktów doświadczenia. Jeśli zagadamy od razu z Laresem, jest to raczej ostatnia rzecz, na którą gracz wpadnie. Z założenia nie powinno być alternatywnych sposobów na dostanie się do miasta, więc nowy gracz kombinować nie będzie. Woli już popracować u Lobarta lub dostać przepustkę od Kantara. Jest jeszcze jeden sposób, ale on wymaga więcej inwencji twórczej. Jeśli zbierzemy 250 sztuk złota i dojdziemy do Orlana bez wchodzenia do miasta, to możemy kupić od niego skórzany pancerz. Z tym pancerzem bez problemu wejdziemy do miasta. Względy Kantara. Oczywiście Kantar za darmo daje nam glejt, jednak później sytuacja ma swój ciąg dalszy, bo będzie chciał pozbyć się ze stanowiska handlowego Sary. I to od nas zależy, czy oczernimy Sarę, czy zgłosimy przestępstwo Kantara lordowi André. Jeśli zachowamy się w tej sytuacji jak prawdziwy obywatel Królestwa Myrtany ze Zmierzchu Bogów, to gra odwdzięczy się nam lepszym arsenałem na stanowisku Sary na późniejszych etapach gry. Jeśli nic nie zrobimy, to Kantar i tak wejdzie na stanowisko Sary, tylko wtedy nie będzie dla nas przychylny i rozgłosi, że jesteśmy byłym skazańcem. Aby odwrócić to, trzeba będzie zapłacić 500 sztuk złota, więc bezczynność tutaj nie jest wskazana, a gra nas za to ukarze. Osadzenie Sary wydaje się też niezłe, bo Lord André zapłaci nam za doniesienie na Sarę, a my z ludzkiego punktu widzenia w ten sposób zapewnimy korzyść dla siebie i Kantara. Wybór Sary też ma taki swój plus, bowiem Sara w podzięce da nam miecz, nie pamiętam dokładnie jaki, chyba piracki Cordelas, jak się nie mylę. W każdym razie jest całkiem niezły, przynajmniej bez Nocy Kruka ma całkiem niezłe obrażenia jak na początkowy etap. Wielkie wyzwanie. Moim ulubionym i koronnym przykładem jest za to misja u Harada.
Kowal Harad, jeśli bezimienny bohater chce zostać jego czeladnikiem, chce, abyśmy, ukazując swoją siłę, przynieśli mu topór orka. Przynieś mi broń orka. Dla mnie małego to zadanie było awykonalne, ork jest za silny, pomyślałem. Ale tą misję można wykonać na cztery sposoby. Najprostsza droga do wykonania to pałaszowanie po jaskiniach dookoła miasta. W jednej z nich znajdują się olbrzymie szczury, przy których leży stara orkowa broń. Zadanie wykonane w trybie podróżnika turysty. Kiedy udamy się na polowanie z Bartokiem i pokonamy posraną liczbę wilków, gdzie Bartok lubi się wtedy wywalić na głupi łeb, to na końcu naszego wspólnego polowania pojawi się ork. Akurat jego Bartok bez problemu zabije, a wtedy profit w trybie myśliwego. Otrzymamy orkową broń. Choć Bartok po pokonaniu poszczególnych etapów będzie się nas dopytywał, czy idziemy dalej, czy wracamy, ten, który stchórzy, z orkowym toporem ucztować nie będzie, bo zawrócimy nie zabiwszy orka. Jeśli udamy się na farmę Onara, zobaczymy, że Cifer ma na sobie orkowy topór. Możemy z nim powalczyć, możemy to wykorzystać, kiedy on będzie walczył z Darem, ale możemy również pobawić się w handlarza i sprzedać mu lepszą broń, którą ten będzie w stanie na siebie ubrać. Wtedy też orkowy topór trafi do niego do handlu, a my będziemy mogli go odkupić. Kiedyś wydawało mi się, że to niemożliwe, ale teraz myślę, że na spokojnie można dać radę. Orka możemy przecież samemu zabić, zadbać o obrażenia i dużo siły, czy też przy użyciu magii. W każdym razie takiego orka możemy pokonać. Jeśli nie zależy nam aż tak bardzo na doświadczeniu, to możemy tego orka z jaskini obok miasta przyprowadzić. A straż załatwi sprawę, a my topór odbierzemy. Tych małych wyborów w Gothicu jest dużo. Choć gra zamknięta, to dalej otwarta i przewidująca, że gracz zawsze wpadnie na alternatywny pomysł. Premiowanie gracza za intelekt, spryt czy umiejętności teraz jest prawie standardowe. Choć dawniej, zwłaszcza w 2002 roku, nie było to aż tak popularyzowane. Dalej występowało. Seria The Elder Scrolls czy seria Might the Magic w trybie RPG są dobrym przykładem otwartości twórców na pomysły i zapał graczy, gdzie gra i otaczający nas świat były tylko instrumentami w rękach gracza, a nie odwrotnie. Gothic 2 nie ma otwartego zakończenia i niezależnie od naszych kroków finał gry będzie taki sam. Za to droga, którą pokonamy, jest różna, a duża część misji ma swoje skutki później, albo nie ma ich wcale. Element tego, taki bardzo niedoskonały, był w Gothicu 3, gdzie te małe zmiany powodowały, że końcowa plansza i końcowy finał były trochę zmienione. Lepszym przykładem są kroniki, bo choć główna fabuła kończy się zawsze tak samo, to wybory dokonane podczas rozgrywki przez gracza mają swój finał w postaci różnych wydarzeń finałowych na planszach przed napisami końcowymi.